Cześć, witajcie, siemanko. Dzisiaj jesteśmy na Grzymalinie. Cel jest jeden, dystans i duże karpie. Yo! Właśnie nastąpiło branie, kiedy mieliśmy coś nagrać. Także akurat załapaliście się na haul, ale może żeby nie było nudno, to w międzyczasie powiem wam co i jak, po co i dlaczego. Na łowisko zameldowaliśmy się bardzo szybko, bo byliśmy grubo przed wschodem słońca. Także rozłożyliśmy się na środkowej części strony, to jest chyba zachodnia strona, o ile dobrze kojarzę. I wytypowałem sobie dwa dystanse. Jeden to jest na 75 metrze, tak dokładnie. Drugi jest aż na 90. Dlaczego 90? Zawsze tutaj na zawodach te ryby no, stoją i gdzieś tam grasują po prostu daleko, ale jesteśmy zawsze ograniczeni dystansem do 75 metrów. Stąd też taka po prostu no, ciekawość, co się dzieje dalej. I tą właśnie wędką, którą teraz holuję, jesteśmy na dystansie 75 metrów. Jest to pierwsza rybka, także zaraz zobaczymy, jak ona wygląda. I tą linię sobie zanęciłem dosyć sporo, bo bodajże 6 albo 7 podajników szklanek małych Prestona. I była to mieszanka peletu i zanęty. Poczekajcie chwilę, bo karp dostał lekkiego szału. A to chyba dlatego, że tutaj dla kolegi Dawida możliwe, że wszedł zestaw. No i tak, tutaj jest zanęcona linia, jest ona zanęcona mieszanką zanęty, duży karp i miodowa brędy bodajże. Tak, miodowa brędy. Czyli na słodko. Powiem wam szczerze, że jestem w szoku, że pierwsza linia właśnie odpaliła ta, bo zawsze tutaj łowię na śmierdziele i to ciemne zanęty, one się zawsze tu sprawdzały, a tutaj jest coś innego. Natomiast druga linia, czyli 90 metrów, mamy z mieszankę zanęty Blendex, kałamarnica, ośmiornica i dodatkowo jest to okraszane metod mixem Tornado, kałamarnica, brzoskwinia, tak dokładnie. I to wszystko. Tak naprawdę dwie linie, dwa dystanse. Jak na razie mamy na krótszym dystansie rybkę. Już jest bardzo blisko. Także widzimy się na oglądaniu rybki. Hej! We'll be right back.
Słuchajcie, tak jak wcześniej wspomniałem, mam dwie mieszanki, no i oczywiście pelecik. Pelecik, jakoś tu się nie będziemy zagłębiać, jest to co zawsze. Także to odstawiamy na bok, jest to oczywiście osobno. I teraz tak, mieszanka numer jeden, która jest na dystansie, jest to czarna zanęta, jest to śmierdząca zanęta, kałamarnica, ośmiornica i brzoskwinia, dokładnie takie to są aromaty. Ciemna z jakimś pelecikiem kolorowym. Pelecik jest kolorowy z Blendexa, on akurat ma takie fajne różowe peleciki, one fajne się w wodzie odznaczają na tle właśnie tej czarnej zanęty. I mamy zanętę numer 2, czyli to jest mieszanka z dużego karpia, z mezespalinka. Mezespalinka to jest miodowa brandy, honey brandy, różne tam, że tak powiem, nazwy. I ona jest jasna, jest to całkowicie przeciwstawna zanęta w stosunku do tej, o której przed chwilą mówiłem. I teraz tak, tutaj mamy naprawdę masę wszystkiego. Są jakieś pieczywko fluo, pelety, nawet można tutaj znaleźć jakiś orzech tygrysi, kukurydza, pszenica, słonecznik nawet widać, no jest tego cała masa. Tutaj jak ryba wchodzi w tą zmieszankę, ona na pewno tam zostanie na chwilę dłużej, bo będzie właśnie szukała i wybierała tych dodatkowych frakcji. Także mieszaneczka jest fajna, jak na razie dała nam pierwsze rybki, których już pewnie widzieliście na przebitce. No i tyle, łowimy dalej, czekamy w końcu, może już to jest trzeci odcinek, gdzie czekamy na dużą rybę, może kiedyś się doczekamy w końcu. Także wędki są w wodzie, zestawy są przerzucone, oczekujemy. Do dzisiejszego wędkowania użyłem moich dwóch ulubionych dystansowych kij. Jest to oczywiście seria Master LC. Mam dwie długości, 3,65 i 3,95. I one zaspokajają moje potrzeby całkowicie. 3,65 bez problemu i celnie łowię na dystansie do 80 metrów. Natomiast jak dzisiaj pokazuję, Master 395 bez problemu możemy nim łowić na dystansie od 100 do 120 metrów. Bez problemu rzucamy na taką odległość, wiadomo, jeżeli jest jakiś wiatr czy co, no raczej to celny nie będzie, ale jakim kijem byśmy nie łowili, no to przy złych warunkach atmosferycznych byłoby ciężko. Także co mogę powiedzieć, bez problemu fajnie się nimi rzuca, przede wszystkim są to kije progresywne. Co to nam daje? Przede wszystkim są rzutne, jak to się ładnie mówi, można nimi daleko i celnie rzucać, a przy tym wszystkim w zależności od wielkości ryby ten kij
ładnie pracuje. Oczywiście 3,65 on jest do 110 gram i dzisiaj właśnie Jesiotr pokazał, że ten kij może się stać kijem parabolicznym, tak? Niby dystansowe kije. Natomiast 395 to już jest taka typowa armata do rzutów, tak jak wspominałem, powyżej 100 metrów. On też pięknie pracuje. Oczywiście nie jest to aż tak głęboka praca, ale pamiętajmy, że no jeżeli zależy nam na rzutach, no to niestety no ten kij nie może być miękki, no bo jedno drugiemu zaprzecza, no prawa fizyki. No także co, no dalej czekamy na tego potwora, jak na razie wjechał duży jesioter, w granicach chyba 8 kilo z tego co pamiętam. Karpie dzisiaj jakoś niekoniecznie chcą z nami współpracować, ale to już doświadczyliśmy tego na zawodach, że jeżeli jest ładna pogoda, słońce, to niestety ta ryba jest tu mniej aktywna w stosunku do pogody no zmiennej, jakiś deszcz, zachmurzenie i tak dalej. Dlatego też łowimy na dwie wędki, no bo wiemy, że tych brań jest zdecydowanie mniej i bez problemu możemy w taki sposób łowić i nikomu nie będziemy przeszkadzać, ani po prostu nie będzie najprawdopodobniej podwójnych brań. Słuchajcie, chciałbym poruszyć jedną ważną kwestię a propos podbierania dużych ryb, przede wszystkim dużych. Co rozumiem duże? Duże to są 10-15 kg klocki, nawet ósemki można do tego zaliczyć. Do takich ryb mamy zazwyczaj ciężką sztycę, bo musi być wytrzymała. Dwa, mamy bardzo duży kosz, ten kosz jest ciężki, także moim zdaniem dzidowanie tak zwane ryby jest bez sensu, tak jak przy zawodach i małych karpiach, że okej, karp się boi podbieraka, jeżeli go wsadzamy w momencie, gdy on podpływa. Ale nie możemy, kurczę, takiego wielkiego zestawu dzidować w tą wodę, no bo kurczę, no to jest mało komfortowe przede wszystkim, a dwa, no możemy coś sobie uszkodzić, nie mówię już jako my, jako ludzie, ale o sprzęt nasz. Więc po prostu wsadźcie sobie tą głowicę i siatkę do wody. Często gęsto są pływaki, niech sobie, że tak powiem, unosi się na wierzchu i tą rybę dużą powoli naprowadzacie do podbieraka. A nie, że nieraz właśnie słyszę jakieś takie w filmach, że holuje tutaj niby większą rybę i jeb tą dzidą do wody. No kurczę, raz, że to wygląda jakbym, nie wiem, jakieś aborygeni napierdzielali jakieś ryby. No to kurczę, no włóżcie po prostu to, poczekajcie na tą rybę, nakierujcie sobie i wszystko, nie? Takie moje spostrzeżenie i trochę irytacja, jak ostatnio widziałem pewien film. Także tak to wygląda. I mamy kolejnego dużego jesiotra, pewnie też w okolicach jakichś 8-7 kilo, jest praktycznie identyczny jak ten poprzedni. No niestety dzisiaj karpie są mało aktywne, za to jesiotry no dokazują. Wypuszczamy go do wody i no i łapiemy dalej.
Dobra, słuchajcie, mamy już koniec, praktycznie jesteśmy złożeni. Trochę połowiliśmy tych ryb, mogłoby być lepiej. Przede wszystkim te karpie moim zdaniem nie były tak aktywne jak powinny, tak jak wspominałem na filmie. No ta ryba tutaj woli taką pochmurną pogodę, generalnie do dupy, nie? Nie ma co ukrywać tego słowa, wstydzić się tego mówić. No lubią taką pogodę. Dzisiaj mamy akurat wyśmienitą, około 20 stopni słoneczko, także no niestety nie zawsze pogoda idzie w parze z rybami. Niemniej jednak no tych ryb wpadło trochę, no złowiliśmy razem. Myślę, że około 20 ryb, także no to jest fajny wynik. A te ryby nie są najmniejsze, także ile karp no, twój miał najmniejszy? Gdzieś 4? Największy miał ponad 5 kilo, jeden taki tam szczurek 2 kilo, ale... A był taka dwójeczka. Średnia ryb to 5 kilogramów. No, także... Plus 5 kilogramów. Jakby zliczyć te 20 ryb razy 5, to już wychodzi fajna cyferka. Także co? Ktoś coś jeszcze by chciał pozdrowić mamę, tatę? Ja chciałem pozdrowić Macieja. Ja dodam, że zostałem cię z kopaną w dupę. Przez Dawida. Gratulujemy. Macieja. Gratulujemy. Jeden karpik, 4 kilo. Reszta do dupy. Tak to Maciej wcześniej powiedział. Pogoda do dupy, ryby do dupy. No ale cóż. Nie, pogoda piękna. Tak. Jak piękna złota jesień. Myślę, że ty macie głowa do góry, no po prostu oczywiście jest tak. Dobrym gospodarzem, tak. Tu często gości i po prostu oddał nam takie miejsce, żebyśmy mogli łowić i tyle. No, no i tak, zakończmy tą pogawędkę. Za gościnny. Tak, no niestety, no przybrał taką pozę gościnności. No dobra, tak żebyście zaraz nie wyłączyli tego, jeszcze pamiętajcie subskrypcje, lajciki nie? I te sprawy. Lajciki. I widzimy się w kolejnym filmie. Jo! Na razie.